Przeszukałem internet i zebrałem wiele ciekawego, niezwykle interesującego materiału odnośnie pewnych wydarzeń, co do których już wcześniej miałem podejrzenia i skrystalizowany pogląd. Ale te materiały upewniły mnie i są dowodem, że się nie myliłem. A jednocześnie pokazują, że nie będzie tak łatwo oszukać ludzi, przynajmniej tych, którzy zachowali jeszcze zdrowy rozum, resztki zdrowego rozsądku i potrafią jeszcze myśleć logicznie i składnie. Ale zacznijmy od początku. Obejrzyjmy na samym początku kilka charakterystycznych katastrof i wypadków lotniczych w ostatnich latach. Just past midnight on August 6th, 1997. Korean Airlines flight 801. Na początek tragiczne lądowanie koreańskiego samolotu pasażerskiego, które zakończyło się przed lotniskiem rozbiciem o zalesione wzgórze. Ale przecież nie wszyscy pasażerowie zginęli, mimo kompletnego roztrzaskania i pożaru szczątków samolotu. On a wooded hillside in Guam, a shattered plane finally grinds to a halt. It's not until the dawn finally comes that rescue workers can see the extent of the damage. The plane has spilled down the mountain and broken into several large pieces. Only 26 people survived the disaster. Ta katastrofa, która zdarzyła się w 2010 roku w Moskwie, została okrzyknięta w mediach podobną do smoleńskiej. Ale takich katastrof było znacznie więcej. Pokażemy tutaj tylko część z nich. Jest to katastrofa łudząco podobna do tej, która wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Doszło do niej zaledwie kilkanaście dni przed wypadkiem polskiego samolotu. Uczestniczył w niej samolot podobny do Tu-154, czyli Tu-204. Maszyna rozbiła się w lesie w gęstej mgle. Spadła na brzozy. Nie jedną, a kilkaset. Ścięła ponad 100 metrów lasu i rozbiła się niedaleko lotniska. Od smoleńskiej tragedii odróżnia ją jeden zasadniczy szczegół. Wypadek Tu-204 wszyscy przeżyli. Chodzi o wypadek rosyjskiej maszyny, która leciała z Egiptu do Moskwy. Samolot rozbił się około 1000 metrów od pasa startowego lotniska w gęsto zalesionym terenie. Samolot spadł na brzozowy las. Maszyna po skoszeniu 100 metrów lasu brzozowego straciła skrzydła, ale jej kadłub się nie rozpadł. Po uderzeniu w ziemię nie wybuchł pożar, chociaż w bakach maszyny znajdowało się aż 9 ton paliwa. Tego dnia samolot wykonywał lot transportowy. Na pokładzie było tylko 8 członków załogi. Wszyscy przeżyli ten wypadek, 4 odniosło poważne obrażenia. 29 grudnia 2012 roku doszło do katastrofy samolotu pasażerskiego Tu-204 nieopodal autostrady biegnącej w kierunku Kijowa, przy podejściu do lądowania na lotnisku Wnukowo w Moskwie. W samolocie leciało tylko 8 osób personelu, z których połowa przeżyła katastrofę, a 4 zginęły. Inne, również rosyjskie źródła podały, że na pokładzie było 12 członków załogi, 3 osoby zmarły w drodze do szpitala, a 9 przeżyło katastrofę. Lądowanie odbywało się w silnej zamieci śnieżnej ograniczającej widoczność. Samolot rozpadł się na 3 główne części. Kabina pilotów została doszczętnie zniszczona. Niektóre źródła utrzymują, że maszyna stanęła w płomieniach. Jednak pożar został szybko ugaszony. Grudnia 2017 roku w Kanadzie doszło do katastrofy samolotu pasażerskiego tuż za lotniskiem, w chwilę po wzniesieniu w powietrze podczas startu. Według śledczych samolot po starcie zaczął tracić wysokość i uderzył w drzewa, około 1 km od progu pasa startowego. Następnie przemieszczał się jeszcze około 250 metrów, zanim całkowicie się zatrzymał.
Samolot wyciął w lesie przesiekę długości 250 metrów, ale nie rozpadł się na kawałki, choć został zniszczony w znacznym stopniu. Samolot wykonywał lot z 22 pasażerami na pokładzie i 3 członkami załogi. Wszyscy przebywający na pokładzie przeżyli katastrofę samolotu. W okolicach Wrocławia 24 stycznia 1969 roku przy podchodzeniu do lądowania w gęstej mgle rozbił się samolot pasażerski PLL LOT z 48 osobami na pokładzie. W warunkach ograniczonej widoczności na wysokości 10 metrów prawe skrzydło samolotu uderzyło w drzewo. W efekcie część skrzydła odłamała się, zdeformował się kadłub i samolot pochylił się w prawo pod kątem 40 stopni, zawadzając uszkodzonym skrzydłem o ziemię. Samolot uderzył następnie w podłoże, taranując po drodze 6 linii średniego napięcia, zrywając przewody trakcji kolejowej na linii Wrocław-Wałbrzych, zaczepiając o przewody sterownicze zwrotnic kolejowych, przewracając słup oświetleniowy i uszkadzając całkowicie wysunięte podwozie. Samolot przejechał jeszcze po ziemi 150 metrów, po czym zahaczył o słup oświetleniowy, obrócił się o 180 stopni i stanął. Na pokładzie znajdowało się 48 osób łącznie z załogą. W wypadku nikt nie zginął. W opinii niektórych osób piszących później o tej katastrofie, zdarzenie potem utajniono. Informacje o katastrofie nie zachowały się nawet w archiwach wrocławskiego lotniska. 12 grudnia 1986 roku samolot Tu-134 leciał z Mińska do Berlina. W samolocie znajdowało się łącznie 82 osoby. Samolot lądował we mgle i przy silnym wietrze. Na skutek nieporozumienia i błędów podczas podchodzenia do lądowania samolot znajdował się 450 metrów na prawo od ścieżki schodzenia i 60 metrów poniżej niej i kontynuował schodzenie. W wyniku tej sytuacji samolot zahaczył o wierzchołki leśnych drzew i rozbił się o ziemię w pobliżu lotniska. Wyciekające ze zbiorników paliwo zapaliło się, powodując natychmiastowy pożar. Na miejscu katastrofy znaleziono 12 ocalałych pasażerów, którzy przeżyli upadek samolotu. Do kolejnego zdarzenia doszło 2 lipca 1986 roku na Uralu. W wyniku przymusowego lądowania samolotu Tu-134 lecącego z Workuty do Moskwy. Samolot wskutek pożaru w części bagażowej musiał natychmiast wylądować awaryjnie w lesie, co doprowadziło do zniszczenia samolotu i pożaru naziemnego. Pasażerowie ewakuowali się o własnych siłach przez drzwi serwisowe przedniego przedziału bagażowego oraz przez okno kabiny i pęknięcia kadłuba. Ogółem w katastrofie zginęło 54 osoby, w większości na skutek zatrucia gazami pożarowymi, kiedy samolot znajdował się jeszcze w powietrzu. Pozostałych 38 ocalonych odniosło różne obrażenia i przeżyło katastrofę. Lot 751 skandynawskich linii lotniczych był regularnym lotem pasażerskim ze Sztokholmu w Szwecji do Warszawy przez Kopenhagę w Danii. Rankiem 27 grudnia 1991 roku został zmuszony do awaryjnego lądowania na polu w pobliżu miejscowości Gotrora w Szwecji. Po starcie z lotniska na wysokości 980 metrów nastąpiła awaria obu silników na wskutek wpadnięcia tam kawałków lodu z oblodzonych skrzydeł. Piloci wprowadzili samolot w lot ślizgowy, aby awaryjnie wylądować w przypadkowym miejscu. Na ostatnich metrach zejścia samolot ściął kilka drzew, tracąc część lewego skrzydła. Uderzył w ziemię i sunąc jeszcze ponad 110 metrów, rozbił się na 3 części, zanim się zatrzymał na skraju lasu. Upadek spowodował zniszczenie samolotu, który rozpadł się na 3 części. Wszystkich 129 pasażerów i załoga na pokładzie przeżyło katastrofę. 25 osób zostało rannych. Kolejna katastrofa Tu-134 miała miejsce w 1985 roku. Pasażerski samolot Aeroflotu wykonywał lot na trasie Mińsk-Leningrad z 80 osobami na pokładzie. Kilkadziesiąt sekund po starcie uległ awarii jeden z silników, a potem drugi. W tym momencie samolot leciał w chmurach z prędkością 320 km na godzinę na wysokości 240 metrów. Załoga podjęła decyzję o przymusowym lądowaniu na drzewach.
Pierwsze uderzenie w drzewa miało miejsce na wysokości 22 metrów nad ziemią. Po przebyciu 350 metrów samolot uderzył w ziemię, po czym przeorał podłoże przez kolejne 110 metrów. Tylna część kadłuba została oderwana, a przednia część została odwrócona w poprzek. Paliwo lotnicze wyciekające z uszkodzonych zbiorników zapaliło się, powodując pożar przedniej części. Katastrofę przeżyły jednak 22 osoby. Reszta zginęła na skutek spalenia żywcem w kadłubie, z którego nie mogli się wydostać po upadku. A teraz zobaczmy kilka kolejnych katastrof, z których nikt nie wyszedł żywy. Ani załoga, ani pasażerowie. Wszystkie osoby na pokładzie zginęły. I zobaczmy, co łączyło te katastrofy, które za chwilę obejrzymy, a co łączyło tamte katastrofy, które żeśmy przed chwilą obejrzeli. I wyciągnijmy sami logiczne, uczciwe i rzetelne wnioski. W lipcu 2014 roku doszło do jednego z najbardziej tragicznych aktów powietrznego terroru w historii. Rosyjscy separatyści z Donbasu zestrzelili pasażerski samolot linii Malaysian Airlines lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Samolot został zestrzelony rosyjskim pociskiem Buk, wystrzelonym z pola uprawnego w pobliżu Perwomajska na Ukrainie, zabijając wszystkie 298 osób na pokładzie samolotu. W raporcie grupy śledczej badającej katastrofę stwierdzono, że osobą odpowiedzialną za dostarczenie rakiety do wyrzutni przeciwlotniczej Buk na okupowanych terytoriach był sam prezydent Rosji Władimir Putin. Jako dowody wskazano na rozmowy telefoniczne prowadzone pomiędzy separatystami z Donbasu a urzędnikami z Kremla, a w tym w sprawie dostarczenia zestawów przeciwlotniczych Buk. Rosja zaprzecza, ale zachodni przywódcy winią za atak separatystów na Ukrainie uzbrojonych i wspieranych przez Moskwę. Prezydent Putin oskarża Kijów. Do tragedii by nie doszło, gdyby trwał pokój i gdyby nie wznowiono walk w południowo-wschodniej Ukrainie. Oczywiście za tę straszną katastrofę odpowiada kraj, nad którym do niej doszło. Jego słowa kłócą się z licznymi dowodami, według których separatyści zestrzelili lot MH17 pociskiem Buk. Rosję i Ukrainę dzielą 2300 km granicy. Miejsce katastrofy leży między bastionami rebeliantów w Doniecku i Ługańsku, w samym centrum wojny. Żadna strona nie chce oddać tych strategicznych terenów. When flight MH17 is above the eastern part of Ukraine, a Buk surface-to-air missile system fires a missile. It travels almost at 3 times the speed of sound and carries a 9N-314M model warhead. Inside it is an explosive core surrounded by 2 mantles containing preformed iron fragments. A Buk surface-to-air missile can reach an altitude of 80,000 feet, exceeding the flight altitude of flight MH17 by far. At 20 minutes and 3 seconds past 1, this warhead explodes to the left and above the cockpit of MH17. About 800 preformed fragments perforate the aeroplane. This impact, combined with the blast of the explosion, causes the cockpit and the business class section to separate. As it descends, the aeroplane disintegrates. None of the 298 occupants survived the crash. Many fragments were found in the bodies of the crew seated in the cockpit. Some of them had a bow tie or cubic shape. The left side of the cockpit area shows a characteristic damage pattern. Traces of explosives were found in the wreckage and on the missile fragments found. Sąd okręgowy w Hadze skazał w tej sprawie 2 Rosjan oraz 1 Ukraińca na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Niderlandzkie organy ścigania nie będą jednak żądać wydania skazanych, ponieważ mają świadomość, że Federacja Rosyjska nigdy nie zgodzi się na dokonanie czegoś takiego. Jednocześnie holenderska prokuratura zaznaczyła, że dołoży wszelkich starań, aby skazani zostali ujęci przez odpowiednie międzynarodowe służby i odbyli karę zasądzonego więzienia. Dla sprawców rezolucja oznacza jedno. Znajdziemy was i ukażemy. You will be found and you will be brought to justice.
Ogólnonarodowa wściekłość i rozpacz zaskoczyły nawet Holendrów. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w marcu 2023 roku wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, jednak z innego powodu, a mianowicie z powodu przymusowych wywózek ukraińskich dzieci do Rosji. 1 września 1983 roku koreański samolot Boeing 747 lecący z Anchorage na Alasce do Seulu, stolicy Korei Południowej, z nieznanych przyczyn zboczył z kursu i wleciał na kilkadziesiąt kilometrów w głąb przestrzeni powietrznej Związku Radzieckiego, po czym został zestrzelony przez radziecki myśliwiec. Zginęły wszystkie osoby na pokładzie, łącznie 269 osób. Wkrótce po rozpoczęciu rejsu z Anchorage samolot zaczął zbaczać z kursu i ominął radiolatarnię, zbliżając się do obszaru przestrzeni powietrznej Związku Radzieckiego nad Kamczatką, Sachalinem i w pobliskim Morzem Ochockim. Ponieważ rejony te były w okresie trwającej wówczas zimnej wojny pilnie strzeżone przez armię radziecką, więc natychmiast po dostrzeżeniu na radarach obcego niezidentyfikowanego samolotu Rosjanie wysłali w jego kierunku samoloty myśliwskie. Na konferencji prasowej, podczas której Związek Radziecki uznał swoją odpowiedzialność za zestrzelenie samolotu, przyznał, iż była to pomyłka. Według Rosjan był on podobny właśnie do amerykańskiego samolotu szpiegowskiego, który rzeczywiście w tym czasie operował w pobliżu kursu objętego przez malezyjskiego Boeinga. Jednak amerykański samolot znajdował się w odległości 1600 km w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Samolot pasażerski, lecąc dalej, ponownie wszedł w przestrzeń powietrzną ZSRR. Ponownie więc poderwano myśliwce, a pilot jednego z nich, po otrzymaniu rozkazów z ziemi, odpalił w kierunku malezyjskiego samolotu dwie rakiety. Jedna z nich trafiła w Boeinga. W momencie trafienia samolot pasażerski znajdował się kilka kilometrów poza terytorium Związku Radzieckiego, lecz wciąż w jego przestrzeni powietrznej, uwzględniając oczywiście pas wód terytorialnych. Nie do końca wyjaśnione są przyczyny zejścia z kursu samolotu pasażerskiego. Podejrzewa się błąd w ustawieniach automatycznego pilota. Czarna skrzynka samolotu została wyłowiona przez Rosjan z morza, co zostało zatajone przed opinią publiczną aż do roku 1992, kiedy ówczesny prezydent Rosji, Borys Jelcyn, przekazał ją Koreańczykom. Malezyjski samolot niewątpliwie nie realizował misji szpiegowskiej, choć formalnie znajdował się nad terytorium Związku Radzieckiego. Zagadką jest, co stało się z ciałami 269 ofiar. Zadzwonili do mnie ze sztabu generalnego i zapytali, czy mam coś przeciwko spotkaniu z krewnymi ofiar katastrofy. Postanowiłem się zgodzić, bo nie poczuwałem się do winy wcześniej, ani nie poczuwam teraz. Bo czym ja zawiniłem? Nie zrobiłem niczego wbrew prawu. Wykonałem jedynie rozkaz i zrobiłem to, do czego byłem szkolony. Każdy uczył się czegoś innego. Mnie nauczono strącać samoloty. Jedynie tego. W górę, na ziemię i po garze. Więc zgodziłem się na to spotkanie. On uważa, że postąpił słusznie, ale w zasadzie mógł nie strzelać. W końcu to ten, który naciska spust, podejmuje decyzję nacisnąć, czy nie nacisnąć, strzelić, czy nie. Sytuacja była taka, że mógł powiedzieć, iż zgubił cel, przecież wcześniej kilka samolotów już go zgubiło. Nic by mu się z tego powodu nie stało. To był jego wybór. 23 sierpnia 2023 roku we wsi Krużenkino koło Tweru doszło do katastrofy lotniczej, w której rozbił się samolot odrzutowy lecący z Moskwy do Petersburga, a wszystkie 10 osób na pokładzie samolotu zginęło. Rosyjska państwowa agencja medialna TASS poinformowała, że na liście pasażerów lotu znajdował się również przywódca zbuntowanej grupy Wagnera, Jewgenij Prigozhin, wraz z innymi dowódcami wojskowymi.
Zgodnie z doniesieniami powiązanego z Wagnerem kanału w serwisie Telegram, odrzutowiec, w którym leciał Prigozhin, został zestrzelony przez rosyjską obronę powietrzną. To samolot. Ty kuda on padaje? Cicho, cicho. Сюда зайди. Он еще не упал. Упал. Да, просто это нечто. Вот самолет упал. Боюсь туда подъезжать чуть. Что-то шипит. А где? Смотри, где этот, может, жив пилот-то? I ostatnia katastrofa, można powiedzieć wisienka na torcie, jakkolwiek to nie brzmi w tym kontekście. Katastrofa smoleńska, ta, która nas najbardziej interesuje. Ta katastrofa łączy w sobie o dziwo cechy obu tych typów, rodzajów przedstawionych tu katastrof. Z jednej strony jest to samolot przyziemiający awaryjnie czy nieawaryjnie, przyziemiający, czyli lądujący na ziemi, nie na lotnisku, tylko w nieprzewidzianym miejscu, gdzieś w zaroślach, czy w jakimś lasku, czy zagajniku, który, tak pokazaliśmy na tych poprzednich przypadkach, rozbija się zazwyczaj na kilka części. Dwie, trzy, czasami kadłub zostaje cały, odrywa się jakieś kilka części od kadłuba, czasami się przełamuje na dwie, trzy części i wypadają jakieś drobne z tych przełamań. Ale wszystko jest w jednej kupie, a samolot wycina regularną przesiekę, nieraz wycinając kilkadziesiąt albo nawet i kilkaset drzew w lesie czy w zagajniku, w którym gdzieś tam ląduje. Natomiast katastrofa samolotu, na którego pokładzie jest bomba, wygląda zupełnie inaczej. Giną wszyscy pasażerowie, a szczątki są porozrywane w wielkiej ilości na wielkiej przestrzeni. I tak właśnie wyglądała katastrofa smoleńska. Szczątki rozrzucone w promieniu kilkuset metrów, nieregularnie na wielkiej przestrzeni, brak wyciętej przesieki, chociaż samolot lądował właśnie w taki sposób, jak w tych kilku pierwszych przypadkach. A więc powinna być ta przesieka i samolot powinien się rozpaść najwyżej na trzy kawałki i tam kilka drobnych i z niego powinno wyjść, myślę, że co najmniej kilkudziesięciu żywych pasażerów jeszcze. Natomiast miejsce katastrofy, sposób, w jaki się to rozegrało, wskazuje na taki scenariusz, jak pokazaliśmy w tych ostatnich przypadkach, czyli na wybuch bomby. Z jednej strony samolot lądujący łagodnie, jakby równolegle do ziemi, no, w miejscu, w którym nie powinien lądować, ale jednak powinien ślizgowym lotem zejść, ślizgać się po brzuchu. Przecież on był na wysokości 5 metrów, tak jak wskazuje ta brzoza, która jest tam ucięta skrzydłem. A więc jego brzuch, bo samolot ma skrzydła, a kadłub jest jeszcze troszkę niżej, był na wysokości około 4 metrów, czyli na wyciągnięcie podwozia, bo podwozie ma wysokość jakieś 3 metrów z kołami. Więc on praktycznie kołami dotykał już prawie ziemi. I nagle coś takiego. To jest nieprawdopodobne. Tam jest 60 tysięcy szczątków. Nigdy samolot, który przyziemiał, lądował awaryjnie, nie rozpadał się na 60 tysięcy szczątków. Na taką ilość mogły się rozpaść samoloty, które wybuchły w powietrzu. Na przykład nad Lockerbie, gdzie szczątki pokrywały kilka kilometrów kwadratowych, ale samolot spadł z wysokości 10 kilometrów. Oczywiście wszyscy zginęli. I szczątków było około 30 tysięcy, tych znalezionych. Staliśmy na skraju garaży. Niczego nie było widać, ani samolotu, ani nic, a dźwięk samolotu taki równy, piękny, miękki. Odszedłem, żeby popatrzeć, a jego nie widać, a ryk słychać. I potem motory jak nie rykną, ile w nich mocy, jak się nie zerwał, jak tylko samolot był w stanie. I poleciał tak migiem. Furt przemknął. I taki wybuch był jak żółtko. Żółtko jajka. Okrągłe i nic więcej. Anatolij Żujew. Świadek.
Detonacja ładunku termobarycznego umieszczonego w obiekcie imitującym przestrzeń pasażerską samolotu Tu-154M spowodowała całkowite zniszczenie konstrukcji i poszycia oraz powstania odłamków o różnej wielkości i rozrzuconych na różną odległość. To ten ładunek zabił pasażerów w salonki, rozrzucając ich szczątki na odległość blisko 100 metrów, wysadził lewe drzwi pasażerskie i tak zniszczył lewy centropłat, że jego pierwszy dźwigar, osmolony od wybuchu, przeleciał 80 metrów na północny wschód. Rekonstrukcja samolotu jest działaniem przewidzianym w instrukcji konwencji chicagowskiej dla samolotu, który uległ katastrofie z podejrzeniem, że została ona spowodowana eksplozją. Do dzisiaj Rosjanie nie wykonali takiej rekonstrukcji samolotu Tu-154M numer 101. Minister Miller także tego nie dokonał, choć jeden z członków jego komisji wnioskował o podjęcie takich działań. Niestety, Rosjanie odmówili podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego możliwości zrobienia rekonstrukcji samolotu w Smoleńsku, stwierdzając, że może to doprowadzić do zniszczenia materiałów dowodowych. W tej sytuacji podkomisja do ponownego zbadania wypadku lotniczego postanowiła po zgromadzeniu licznych dowodów na zniszczenie samolotu eksplozją dokonać rekonstrukcji w oparciu o materiały zdjęciowe i precyzyjnie zeskalowany komputerowy model bliźniaczego samolotu Tu-154M numer 102. Ponadto dokonano identyfikacji, inwentaryzacji poszczególnych elementów Tu-154M oraz naniesiono je na fotomapę terenu katastrofy, co było jednym z najbardziej czasochłonnych i żmudnych etapów prac podkomisji. Ogrom wykonanej pracy umożliwił dokonanie cyfrowej rekonstrukcji obrysu Tu-154M ze zidentyfikowanych elementów i powiązanie ich z miejscami odnalezienia w terenie. I tak część po części, aż do uzyskania kompletnej cyfrowej rekonstrukcji obrysu Tu-154M. Szczególnie ważne są zdjęcia z lat 2012-2013, które dotyczą fragmentów samolotu poddanych badaniom co do obecności materiałów wybuchowych. Eksperci CLKP zidentyfikowali na tych fragmentach zniszczenia noszące ślady charakterystyczne dla eksplozji. Chodzi przede wszystkim o loki powybuchowe, kolce, osmolenia i nadpalenia powierzchni metalowej, kratery, płatki powybuchowe. Wszystkie te cechy są uznane przez literaturę fachową za bezsporne jako dowody eksplozji. Loki, kolce, osmolenia i nadpalenia powierzchni metalowych, kratery, płatki powybuchowe. Mimo oczywistych dowodów wykrycia materiałów wybuchowych na szczątkach samolotu, funkcjonariusze ci przekonywali opinię publiczną, że trotylu na szczątkach samolotu nie było. Dopiero przesłuchiwany przez Komisję Sejmową prokurator naczelny prokuratury wojskowej, pułkownik Artymiak, przyznał, że trotyl tam znaleziono. Taką samą opinię wydało laboratorium w Kent, podległe Ministerstwu Obrony Wielkiej Brytanii. Wyniki były jednoznaczne i w jednym i drugim wypadku znaleziono ślady trotylu, a także RDX-u i pentrytu, materiałów używanych do konstrukcji ładunków wybuchowych. Na oglądanej przez Państwa animacji pokazano po lewej stronie ekranu te dwa fragmenty burty, na których zidentyfikowano ślady wybuchowego działania heksogenu. Kluczowe znaczenie miało odnalezienie dwóch części dachu kadłuba, pokazujących, jak został on rozerwany falą wybuchową. Jeszcze dziś można przyłożyć do siebie te dwie części, by zobaczyć, że idealnie pasują do siebie. Czy tak mogłoby być, gdyby samolot sunął po ziemi i niszczył dach, wgniatając go w grunt? Wyraźne ślady po eksplozji w postaci spalenia, rozerwania, osmolenia, a przede wszystkim licznych loków powybuchowych znaleziono na szczątkach dachu kadłuba, na prawym skrzydle i na pierwszym dźwigarze lewego centropłata wyrzuconego na ponad 80 metrów na skutek wybuchu. Najważniejsze jest jednak to, że wybuch nie tylko rozerwał dach w sposób bezwzględnie przesądzający o eksplozyjnej przyczynie katastrofy, lecz także wywinął na zewnątrz zarówno lewą i prawą część dachu, a także burty samolotu i obrócił do góry spód samolotu. Takie zniszczenie dachu przesądza o przyczynach katastrofy. Na powyższym zdjęciu widać wrak samolotu leżący na ziemi w stanie otwartym poprzecznie do toru lotu z wywiniętymi na zewnątrz burtami oraz górnymi częściami dachu.
Po prawej stronie widać dach nad prawą burtą, następnie mamy burtę prawą, a po środku spód kadłuba. Po lewej stronie jest lewa burta, a następnie dach nad lewą burtą. W symulacji Niar dach oraz burta prawa i burta lewa po upadku na ziemię wgniatają się do środka kadłuba. Dach oraz jedna z burt będą zawsze przy takim uderzeniu wgniatane do środka. Widać też, że podczas tego wgniatania nie nastąpiły istotne zniszczenia, na przykład rozerwania dachu i burt. Świat miał się nigdy nie dowiedzieć. Po stronie kłamstwa stoi potęga totalitarnego imperium. Stoi aparat władzy polskich komunistów. Ludzie mówiący prawdę o Katyniu płacą za to wysoką cenę. Po katastrofie rządowego samolotu Tu-154M na lotnisku Smoleńsk Północny miały miejsce śmiertelne wypadki, których w większości nie można jednoznacznie zakwalifikować jako zbieg okoliczności lub czysty przypadek. Ludzie, którzy w nich zginęli, byli bezpośrednio związani z tragedią, tak jak Remigiusz Muś, technik pokładowy z JAK-40, który wylądował w Smoleńsku pół godziny przed tragedią, czy też Krzysztof Zalewski, ekspert lotniczy, który został zabity przez swojego wspólnika. Przyglądałem się sprawie śmierci biskupa Mieczysława Cieślara, którego nazwisko pada w tym kontekście. Zginął on w nocy z 18 na 19 kwietnia 2010 roku w wypadku samochodowym. Jego śmierć miała taki związek ze sprawą smoleńską, że po śmierci księdza generała Adama Pilcha, który zginął w katastrofie, objął po nim obowiązki proboszcza ewangelickiej parafii w Wniebowstąpienia Pańskiego. Biskup zginął wracając do siebie do domu do Łodzi z nabożeństwa ekumenicznego poświęconego pamięci ofiar z 10 kwietnia 2010 roku. Dopiero jakiś rok później pojawiła się pogłoska, że miał zginąć, bo zaraz po katastrofie miał odebrać telefon od osoby, która przeżyła. Nie udało mi się potwierdzić, by takie coś miało miejsce. Być może był to rzeczywiście zwykły wypadek drogowy, ale ta śmierć zapoczątkowała tragiczną serię zgonów osób, które miały kluczowe znaczenie w kontekście dochodzenia do prawdy o smoleńskiej tragedii. Kolejną osobą, która zginęła po katastrofie, był Marek Dulinicz, wybitny polski archeolog, szef grupy archeologicznej, która miała jechać do Smoleńska. Zginął w wypadku samochodowym 6 czerwca 2010 roku. 4 dni później odszedł Krzysztof Knysz, operator Faktów TVN, który miał sfilmować podchodzenie do lądowania rządowego samolotu na lotnisku w Smoleńsku 10 kwietnia 2010. Operator zmarł 10 czerwca 2010 roku w Moskwie. Śmierć Krzysztofa Knyża została praktycznie przemilczana. Co ciekawe, zachodnia prasa pisała, że zabito go we własnym mieszkaniu w Moskwie. Tych informacji nigdy nie zdementowano. W październiku 2010 roku został zamordowany Eugeniusz Wróbel, wybitny naukowiec, były wiceminister transportu. Jako jeden z najwybitniejszych w Polsce znawców komputerowych systemów sterowania lotem, mógł wejść w skład ekipy biegłych polskiej prokuratury oceniających rosyjski raport MAK. Eugeniusz Wróbel wykładał na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, angażował się m.in. w tworzenie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej przy Politechnice Śląskiej. Znałem Eugeniusza i jestem przekonany, że gdyby był w administracji rządowej po 10 kwietnia 2010 roku, to wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej zupełnie inaczej by się potoczyło. Był specjalistą m.in. w zakresie ruchu lotniczego, miał też doskonałe kontakty za granicą. Po tragedii smoleńskiej wielokrotnie wypowiadał się na temat katastrofy, krytykując oficjalną wersję jej przebiegu. Wspominał Jerzy Polaczek, minister transportu w rządzie PiS, przełożony Eugeniusza Wróbla. Prokuratura uznała, że naukowiec został zamordowany przez własnego syna, który ostatecznie został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. Śledztwo w sprawie zabójstwa Eugeniusza Wróbla zostało umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy. Znajomi zgodnie twierdzili, że rodzina Eugeniusza Wróbla była bardzo spokojna, zżyta i nie dochodziło w niej do konfliktów. Chorąży Remigiusz Muś, technik pokładowy JAK-40, który 10 kwietnia wylądował na lotnisku Siewiernej, był jednym z najważniejszych świadków w sprawie katastrofy smoleńskiej, a jego zeznania podważały dotychczasową wersję śledztwa. Od dnia tragedii wielokrotnie zapewniał, że doskonale słyszał komendy wydawane przez kontrolerów z wieży w Smoleńsku, gdy ci sprowadzali tu polewa na ziemię. Zeznania Musia były rozbieżne z oficjalną wersją podaną przez Rosjan w stenogramach. Chorąży twierdził bowiem,
że na magnetofonie pokładowym JAKA-40 zarejestrowano dyspozycję zejścia załodze Tutki do wysokości 50 metrów. Żandarmeria zajęła materiał z naszego magnetofonu pokładowego od razu, gdy przyjechała 10 kwietnia 2010 roku do Smoleńska, czytamy w zeznaniach Musia. W sobotę 28 października 2012 roku chorążego Musia znaleziono powieszonego w piwnicy jego domu w Piasecznie. Prokurator po wstępnych oględzinach uznał, że nie miało miejsca działanie osób trzecich i zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok dopiero w poniedziałek, podobnie jak w przypadku generała Sławomira Petelickiego. Remigiusz Muś krytycznie wypowiadał się o pracy rosyjskich służb. W podobny sposób jak chorąży Muś, zginął rok wcześniej Dariusz Szpineta, ekspert i prezes spółki lotniczej. Został on znaleziony martwy w hotelowej łazience w Indiach. Przyczyną śmierci było powieszenie. Znajomi z 13-osobowej grupy, z którą pojechał do Indii, zeznawali, że przed śmiercią był w bardzo dobrym nastroju. W mediach kilkakrotnie wypowiadał się na temat katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku. W tekście zatytułowanym Operacja Kłamstwo Smoleńskie pojawiła się analiza autorstwa Szpinety dotycząca dokumentów lotu rządowego Tupolewa. Krzysztof Zalewski, członek Prawa i Sprawiedliwości, redaktor naczelny miesięcznika Technika Wojskowa Historia, ekspert lotniczy, który m.in. badał przyczyny katastrofy smoleńskiej, został zamordowany 10 grudnia 2012 roku. Krzysztof Zalewski wielokrotnie publicznie podważał oficjalne ustalenia w sprawie przyczyn katastrofy, zarówno te komisji Millera, jak i z raportu MAK. Podsumowując, pod koniec 2011 roku w Gazecie Polskiej wydarzenia mijających 12 miesięcy, Krzysztof Zalewski stwierdził: najgorszym chyba w tym roku wydarzeniem związanym z tragedią smoleńską było wprowadzenie w błąd światowej opinii publicznej przez Rosjan. Prasę międzynarodową obiegł tylko przekaz rosyjski, a oficjalnej, natychmiastowej i zdecydowanej reakcji polskich władz zabrakło. Jest to nie do naprawienia. Terrain ahead. Chciałbym zajmować się tutaj analizą całego tego wypadku czy katastrofy, ponieważ na ten temat napisano grube książki. Nie jestem w stanie tego wszystkiego tutaj przeanalizować. Pozostawiam tylko do przemyślenia jedną kwestię. Pomyślcie, jak się to stało, że samolot, który przyziemiał, leciał kilka metrów nad ziemią, stracił drzwi na kilkadziesiąt metrów, uwaga, przed miejscem, w którym dotknął ziemię. Kilkadziesiąt metrów wcześniej stracił drzwi. I te drzwi z ogromną siłą wbiły się w ziemię na metr głębokości. Jakim cudem się to stało? Jaka siła spowodowała wyrwanie drzwi z samolotu i wbicie ich na metr w ziemię jeszcze przed miejscem upadku tego samolotu? Niech mi to ktoś mądry wytłumaczy. Ja tego nie potrafię wytłumaczyć w żaden sposób, tak jak jest to w tych oficjalnych, grubych książkach tłumaczone w oficjalnej wersji katastrofy smoleńskiej. Przyjrzyjmy się faktom, porównajmy je, znajdźmy wspólne cechy i wyciągnijmy uczciwe i logiczne wnioski. I proszę, żebyście ten film podali dalej. W ten sposób wzmocnicie propagowanie prawdy i kanału, którego hasłem jest zawsze po stronie prawdy. Was to nic nie kosztuje, a jest to wielki wkład w to, żeby przepowiadać prawdę. Na kanale też zobaczycie, znajdziecie filmy ewangelizacyjne, filmy opowiadające Ewangelię, wyjaśniające Ewangelię i inne wartościowe treści, które są nie mniej warte propagowania i nie mniej wartościowe niż
te, powiedzmy, społeczno-polityczne, tak nazwijmy je, z grubsza. Więc podajcie film dalej, dajcie lajka, wpiszcie jakiś mądry komentarz, tylko merytoryczny. No i szczęść Boże. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co powiesz, gdy nie będzie istniał czas? Co zrobiłeś?